Nie wiem, czy diabeł, czy anioł sprawił, że wracam do tego miejsca tutaj. Po wielu latach mieszkałam w tym domu, więc czuję się związana i to jakieś takie miejsce sentymentalne. Ale jak tu mieszkałam, nie było jeszcze takich korków. Galeria Refleksy mieści się na pierwszym piętrze, adres Narbuta 40. Proszę zapamiętać koniecznie ten adres. Nie tylko dlatego, że tu mieszkałam, ale dlatego, że wiele innych znanych osób mieszkało również w tej kamienicy. Narbuta 40, mieszkania 21, to jest ten adres. Funkcjonuje prawie od roku, czyli od grudnia ubiegłego roku. Jak łatwo się domyślić, Galeria Refleksy to galeria, salon nastawiony na fotografię. Autorem obecnej wystawy jest Krzysztof Pruszkowski, artysta znany i to artysta znany międzynarodowo. A co robi? Otóż to, jego twórczość, jego technika nazywa się fotosyntezą. Wiecie, z czym mi się to kojarzy? Z bardzo dawnymi czasami. W 1912 roku Marcel Duchamp namalował akt schodzący ze schodów. A nieco wcześniej futuryści też usiłowali znaleźć syntezę ruchu. I to jest właśnie to. Mam wrażenie, że Krzysztof Pruszkowski jest takim futurystą współczesności, bo nakłada kadry, które sprawiają wrażenie w efekcie końcowym, że praca się rusza. Nie można tego uzyskać poprzez zwyczajne rozostrzenie, poprzez to, że zaciera się po prostu kadry, zaciera się bliskość czy dal. Uzyskuje się tylko i wyłącznie poprzez nakładanie kolejnych negatywów. A jak to dokładnie się dzieje? Myślę, że autor nam to powie dokładnie. Oto sprawca, autor wystawy Krzysztof Pruszkowski. I przyznacie Państwo, że coś ma też z diabła, także to porównanie tu, że tutaj jakieś ciemne moce działają, jest na rzeczy. Zastanawiam się, każdy kadr dobry, czy wyjątkowe jakieś się nadają. Jesteśmy tutaj na tle 60 pasażerów metra, nawet drugiej klasy metra. W 1986 roku w Paryżu na Placu Concorde został ogłoszony pierwszy koncert SOS rasizmu przeciwko rasizmowi. 10 artystów zostało zaproszonych i zastanawiałem się prawie przez 2 tygodnie, co zrobić. W zasadzie, żeby pokazać subtelność rasizmu i walki klas, przedstawię pasażerów pierwszej klasy metra i drugiej klasy metra, dlatego że uważałem, że 200 lat po rewolucji francuskiej, żeby były dwie klasy w metrze, to jest naprawdę skandal. Ale już dawno nie ma. Nie tak dawno, dopiero po moich zdjęciach zostały zlikwidowane. I wtedy wziąłem aparat fotograficzny, pojechałem metrem, fotografując 60 portretów nałożonych ludzi jadących jednym metrem, a następnego dnia nałożyłem portrety pierwszoklasistów. Razem z biletami pierwszej i drugiej klasy przedstawionymi na popiersiu ukazały się na okładce gazety Libération. Jaka jest różnica pomiędzy pasażerem pierwszej i drugiej klasy? No, panie w pierwszej klasie tłumaczyły mi, że w pierwszej klasie tylko chcą mieć troszeczkę więcej przestrzeni życiowej. Także pokryło się to jednak z tymi całymi niebezpieczeństwami. Widzimy tym niemniej, że w pierwszej klasie osoba jest troszeczkę łagodniejsza, a w drugiej klasie osoby noszą więcej okularów. Tak, właśnie to mi się kojarzy z Lennonem. To mi się kojarzy z Lennonem. Ale mnie zastanawia, czy podobieństwo, bo tu jest zdjęcie Beaty Tyszkiewicz, można rozpoznać Beatę Tyszkiewicz, że to jest właśnie ona. Czy to podobieństwo nie znika tak dalece, szczególnie w przypadku, kiedy są nałożone różne osoby, że właściwie to jest kompletny anonim. Sumum tego, co się nauczyłem w negatywie tej mojej niegrzeczności, polega na tym, że udaje mi się w tej chwili robić zdjęcia rzeczy, których nie ma, których nie było, które nigdy nie będą, których sobie nie wyobraziłem, których nikt inny sobie nie wyobraził i które nie chciałem zrobić tak, jak one są. A nie mówiłam, że diabeł tworzy byty, których nie ma. One zaczęły
Żyć swoim życiem to są po prostu kawałki papieru z solami srebra na wierzchu, które są przez nałożenie geometryczne, czasowe, a czasem związane tylko z moimi fantazmami diabolicznymi. Aha, proszę Państwa, refleksy i refleksje Krzysztofa Pruszkowskiego do 14 listopada.